Dwóch wariatów normalnie. Zacząłem od krosa malutkiego, z bliski piątki. Coś tam patrzyłem, wiesz, w lewo jak jechałeś, to coś tam nagrałem. Dobrze, że się nie wyglebiliśmy, nie? Tylko guma! Wariat! Bardzo normalnie. Fajnie tak z kimś polatać na kole. O Boże, banan na gębie, zadowolony. Cieszę się. I dlatego nic nie gadam. Latamy jak takie ogary. Jak my tu nie wygrzebimy, to będzie cud. Dwóch wariatów normalnie.
Coś tam patrzyłem, wiesz, w lewo, jak jechałeś, to coś tam nagrałem. Coś tam. A ważne, że się coś nagrało. Dobrze, że się nie wyglebiliśmy, nie? No. Raz był tam moment, gdzie go za bardzo podciągnąłem, ale opuściłem się w grobaku, że przytrzymałem. Warto trenować gumę, nie? No widzisz? Trójka, na trójce leciałem, cały czas na trójce. Aha, aha. A ja dzisiaj sobie trenowałem z dwójki na trójkę i z trójki na czwórkę. O. Bo już mi się tak zagrzał, tak długo za tobą czekałem, że już ta czwórka, trójka już taka słaba była, wiesz? A. I ten... Ja cały czas tylko na trójce. Trójka go wybijam do góry i fajnie. No widzę, że właśnie fajnie pracujesz na lagach, go bach, bach, nie? Mhm. No. Bo jak na ten, jak na przykład mam zmienić dwójkę na trójkę, to już tak... Nie, ale fajnie tak, to robisz, bo ty tak, pych, bach, nie? I czasem się wstrzelisz w taki moment, gdzie nie musisz napędzać się. Tak. No. Martwy punkt. Dobry kierunek. A gdzie się uczyłeś jazdy na kole? Samemu. Samemu? Samemu. Super. Zacząłem od crossa, malutkiego, 125. Tam była 110. No to automat, to tam sobie podbijałem go jakoś. Potem go sprzedałem, kupiłem pomarańczowego ogara. I tam czasami na jedynce tam sobie go podbijałem, ale to mi go było szkoda, bo to oryginalny ogar, to tak trochę średnio. Mhm. Potem kupiłem sobie skutera od wujka. No to na skuterze fajnie się jeździ, bo jest ten środek masy fajny i automat, to tam 50 w dwusuwie. A też mamy skutera właśnie na oddanie. Wiem właśnie. I ten. Ogar pali, ogar czadzi, ogar nigdy cię nie zdradzi. Dokładnie. Cacany. I ten. No i potem kupiłem skutera, rozebrałem go z owiewek, ze wszystkiego. No to tam sobie trenowałem, to mi wychodziło. No i potem skuter miał być przerobiony na hulajnogę, bo silnik padł, na hulajnogę elektryczną. Powiem ci, że to na zlocie chyba był najlepszy sprzęt. Jak tak jeszcze przygazówkę zrobiłeś, to po prostu nikt nie wiedział, o co chodzi. Wiesz co, my nie mogliśmy gdziekolwiek odejść, bo co chwilę ktoś podchodził, nie? Najlepsze momenty, najlepsze chwile.